Witam Was serdecznie na kanale Ratuj Ryby. Znajdujemy się nad zamarzniętą święconką. Celowo tutaj przyszedłem, bo chciałbym Wam pokazać, a przy okazji coś ważnego na moment przekazać. Drodzy widzowie, drodzy youtuberzy, miłośnicy przyrody, na samym początku chciałbym Wam bardzo, ale to bardzo serdecznie podziękować za subskrypcję, za to, że interesują Was materiały, filmy, które tutaj staram się publikować. Kto jeszcze nie zasubskrybował, zapraszam serdecznie. Czym będzie Was więcej, tym dla mnie to będzie mobilizacja, żeby te filmy pojawiały się częściej, albo po prostu ich było zdecydowanie jakby więcej. Zapraszam do komentarzy, do informacji zwrotnej, czy Wam jakby się to podoba, to co się pojawia na tym kanale. Głównie chodzi o naukę, głównie chodzi o ekologię. Nie chciałbym tutaj tworzyć komentarzy na podstawie opinii dotyczącej tego, co się dzieje nad wodami, czy pseudorybaków i tak dalej. Absolutnie nie o to tutaj chodzi. Znajdujemy się w tej chwili, zobaczcie, nad przepiękną święconką. To jest do rzeczy Warty, połączone bezpośrednio z rzeką Wartą. Jest to niesamowita wlęgarnia, jedna z największych tutaj naturalnych wlęgarni dla rzeki Warty i dla populacji. Tutaj w okolicy Poznania, od Śremu, w zasadzie 100, 200, 300 kilometrów sandacz podróżuje, więc można sobie wyobrazić, jaka to jest kolebka naturalnych ryb. Miejsce, w którym marzy mi się zrobić ośrodek i wylęgarnię. Chciałem tutaj dodatkowo jeszcze zrobić razem z gniazdami i pilnować tego miejsca. Niestety odmownie zostało to przyjęte, ale nie o tym mowa. Mowa przede wszystkim o patronach, którzy mnie niezwykle, niezwykle zaskoczyli. Cieszy mnie to, słuchajcie, bo dla mnie to jest to, co się zdarzyło we fundacji z tymi wszystkimi działaniami, które od 7 lat są cyklicznie organizowane. Tak się rozrosły, że z jednej strony właśnie mnie to niezwykle cieszy, bo jeżeli 1000 osób pragnie posprzątać brzegi Warty i dostępuje we wszystkich miejscowościach większych nad tą Wartą, a teraz planujemy zabezpieczyć te nawet wioseczki małe, gdzie nawet nie ma bezpośredniego dostępu, ale są tam fajne miejsca, w których też wędkarze i inni przebywają, miłośnicy przyrody, turyści, i chcemy je po prostu wspólnie z wszystkimi sztabami posprzątać. No i czas na patronów, tak, czas na pierwszych patronów z Patronite'a, którzy mnie wsparli. Na samym początku chciałbym jeszcze przed założeniem Patronite'a w ogóle podziękować Łukaszowi Mizerskiemu, Dariuszowi Jachimczykowi, Wojciechowi Ruskiemu i już z Patronite'ów, już właściwych, niezwykle dziękuję. Piotrek Antczakowski, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Nie spodziewałem się, powiem szczerze, ale wiem, gdzie masz serducho, więc spoko. Halinka, jesteś mega kobitka. Nie potrzeba było, bo ty już mi dajesz tyle energii, że te środki tam na wnuki jakby przekaż, ale bardzo Ci dziękuję. Jarek,
Dla mnie jesteś mistrzem. To, co zrobiłeś dla swoich dzieciaków, dla każdego dzieciaka, zaadoptował sandacza. Sam zaadoptował sandacza. Wspiera mnie, bierze udział w rejsach edukacyjnych z tymi dziećmi, pokazuje im, jak faktycznie żyje ta rzeka, więc czapka z głowy dla ciebie naprawdę. Paweł Tyrski, Adrian Szczepański, Sławomir Idziak, Macieju, też ci bardzo dziękuję. Mowa o Macieju Disselhoff. Nie wiem, czy przeczytałem to nazwisko poprawnie, ale z góry ci przepraszam. Distelherft. No i Mac Dziewiczczak za to, że postanowiliście wspierać mnie, żebym mniej czasu poświęcał na zdobycie dziesiątek tysięcy na to, co się zadziewa dla środowiska, i swoją cegiełkę chcieliście tutaj dołożyć do tej natury, do nauki, do edukacji, do tego, żebym mógł szybciej i sprawniej to wykonywać. Dlatego z tego cudownego miejsca, jakim jest właśnie wylęgarnia na Rybku i populacji ryb w Arcie, serdecznie chciałbym wam bardzo, ale to bardzo podziękować. Jest to dla mnie mobilizacja. Będziemy się spotykać oczywiście na takim prywatnej grupie facebookowej dotyczącej różnych rzeczy. Będziecie wymyślać to, co proponować mi, to, co będziecie chcieli zobaczyć. Jeżeli was jakiś temat interesuje, będziemy tworzyć sobie wspólnie takie konferencje wideo z ichtiologami, z naukowcami, z kimś, z specjalistami od danej dziedziny. Swoje 3 grosze będę mógł tak tam wsadzić również z mojego doświadczenia. Serdecznie wam dziękuję. A teraz wszystkich zapraszam na kolejny odcinek dotyczący sielawy. Oglądajcie, komentujcie, dzielcie się tą wiedzą. Bardzo wam, bardzo dziękuję jeszcze raz. Rybacy przesadzają sielawkę do misy. Jeszcze doczekamy, chyba że 8-9 temperatura wody. Co panie Arku, jest pan zadowolony? No tak nie do końca. Nie. Bywało lepiej. Co spowodowało, że... Nie spodziewali lepszego odłowu, no spowodowała pogoda. No. Wiatr wieje, sieci nam położyło. No i mniejszy jest połów. Zobaczcie, to jest efekt pracy dzisiejszych rybaków. Tyle tarlaków udało nam się pozyskać. To i tak jest dużo, to się wydaje, że to jest mało z pół kilometra sieci. Z jednej strony to mało, wędkarze powiedzą, że niemożliwe. Znajdujemy się na 6 metrach. O tyle istotne, że jesteśmy tutaj specjalnie rano. Przez to, żeby jak najszybciej podebrać sielawę, prawda?
jeszcze żywą. To jest najważniejsze w tym całym procesie. Żeby się lama, która jest łowiona, była rybą żywą. Ponieważ jest to bardzo ważne ze względu na ikrę. Tak, to możliwość zapłodnienia ikry. No, pół godzin po śnięciu ryby ikra nadaje się do zapłodnienia w jakimś zadowalającym efekcie. Powyżej pół godzin ryba śnięta spada do dwukrotnie, nawet trzykrotnie możliwość zapłodnienia. Pierwsza podstawowa rzecz, którą trzeba wspomnieć, sucha. To żeby ryba była sucha. Żadnej kropki wody, ponieważ jakakolwiek kropla wody... Samczyk. Radek wyciągał od razu zanieczyszczenia. Czyli tu od razu łączysz gamety w zasadzie, tak? Męskie i żeńskie? Tak, tak. Natomiast tylko nie dodajesz absolutnie wody. Nie, jeszcze nie aktywuję. Czyli więc... tak zwane zaplemnienie. Więc jesteśmy przy czynności zaplemnienia, nie zapłodnienia. Nie. Tu się jeszcze nic nie dzieje. Ale takie dwie kropelki mleczu, które teraz dołożyłeś do tej porcji ikry, zapłoniłyby tą porcję ikry, co? Teoretycznie tak. Koncentracja plemików na pewno jest tam duża. Za twarda. Za twarda. Czyli, żebyście zrozumieli czynności, Radek sprawdza, czy jest twarda, czy przy delikatnym dotknięciu. Tak, musi lecieć z otworu odbytowego. I kolor musi mieć odpowiedni. Ika. To widać, jak jest niedojrzała, to ma, jest taka jasnawa. Jaśniejsza. Tak. Albo jest właśnie taka zgrylona, jak była, o, ta pięknie idzie. Jeżeli któraś z nich się nadaje, to wtedy Radek pobiera od niej ikrę. Przypominamy do suchej miski, wycierając, zwracając uwagę, żeby wycierać sobie cały czas ręce.
I wycierać. Tak, przy tej ilości to nie możemy pozwolić na to. Tylko właśnie jak jest mało samców na przykład, to naprawdę trzeba precyzji. Zobaczcie, to jest przykład niedojrzałej ikry, zaraz łapie ostrość. O. Jutro pojutrze ona by była. Już dobra. Tak. Odstawiamy taką rybkę. Nie mieszamy. Nie ryzykujesz. Nie, bez sensu, w ogóle tu nie ma co ryzykować, nie? Ta też. Taka jest. Tak samo, jasna. Zobaczcie, w porównaniu do tej ikry, poczekaj, złapie ostrość. O, w porównaniu, zobaczcie, do tego koloru, sami widzicie, jaka jest różnica. Nie wszystkie dojrzewają rybki w tym samym okresie, mimo tego, że sezon właśnie jest. Jest mnóstwo czynników, nie, no, które wpływają. Przy tej rybie, przy wszystkich takich rybach ławicowych strasznie, to nie ma możliwości, żeby 100% ryb było dojrzały. Tak. Się... Piękna dojrzała. Duża. I bardzo duża jak na sielawę. No i co? Znajdujemy się nad jeziorem. Pobraliśmy ikrę w warunkach, gdzie było bez wiatru, bo to jest istotne, tak? Żeby nie wiało, żeby jakiekolwiek kropelki wody nie dostały się nam do materiału. A teraz już jesteśmy nad jeziorem. Ma to potężne znaczenie, bo korzystamy z wody z jeziora. Musi być dokładnie ta sama temperatura, z której została połowiona ryba. I w tej chwili Radziu dopuszcza wody do ikry, żeby zaktywować gamety. Nie za dużo, żeby zagęszczenie plemników było jak największe. I teraz czekamy chwilkę. Masz specyficzne piórko, gęsie. Gęsie. Nie, ja używam tylko łyżeczki. Tak? Tak, już przestałem używać. Aha, bo sobie podbierasz wtedy, piórka, tak? Takie właśnie. Podbieram sobie, nie, i... O, można zobaczyć. Przy pewnym gatunku zauważyłem, że te piórka mają takie kolce jakby, nie? I tak dalej. I uważam, że niszczą, uszkadzają ikrę. Czyli, żeby doszło do zapłodnienia, wcześniej na sucho pobieramy ikrę samicy, mlecz ze samca. Musimy, wiesz, mówić takie podstawy po prostu. O, teraz tutaj... Usuwamy łuskę, drugą. Później to w trakcie płukania też się usuną, ale wszelkie takie jakieś, o tutaj jakieś pozostałość jajnika, jakaś gonada. Usuwamy. Jeżeli mamy pobraną ikrę, na sucho, powtarzam, i plemniki razem z mleczem dolewamy wodę z jeziora. Znajdujemy się w Mikołajkach przy restauracji na wodzie, przy tutaj akurat porcie, gdzie spłynęliśmy. No i przeważnie w zasadzie zapłodnienie sielawy odbywa się właśnie na dworze, prawda? Mhm. Rzadko kiedy rybacy mają czas do tego, żeby trafić ze wszystkim do welęgarni, prawda? Ale też potem temperatura wody i tak dalej, lepiej to poza robić tym, na... Poza tym ilość, jak się trafi w ławicę tarłową i tak dalej, to są straszne ilości tych rybek, nie? Więc tutaj naprawdę trzeba się złowić 100-150 kilo, a ma się tam ten określony czas i trzeba to trzeć, nie? A każda... Ile taka jedna rybka daje ikry przecież, nie? Bardzo mało, więc... No właśnie, musimy zaznaczyć, bo nie wiem, czy to mówiliśmy, z jednej samicy ikry
jest od kilku do kilkunastu tysięcy jajeczek, tak? Dobrze mówię? Tak, tam książkowo niby o wieku 2 plus jest od 3 tysięcy jajek, nie? 2 plus? Tak, tak, 2 plus. Czyli 2 lata plus. Później to rośnie tam do około 10 tysięcy, ale myślę, że to musi być duża sielawa, żeby tyle było. I teraz... Przypominamy, że sielawka żyje bardzo krótko, bo tak, zaledwie kilka lat, tam około 4. Bardzo krótko żyjąca ryba. No to w zasadzie stanowi w ogóle raczej taką gospodarcze znaczenie, prawda? Bardzo wielkie ma znaczenie gospodarcze. Bardzo. W jeziorze jakie ma znaczenie? No odżywia się właśnie zooplanktonem, prawda? Widzimy po... Jest pokarmem. Jest pokarmem dla bardzo wielu drapieżników. Tak. Bardzo ważnym pokarmem na jesień właśnie. Tym tłustym, tak, tym, który pozwala przeżyć w tych trudnych warunkach. Znane są potężne szczupaki, które się odżywiają na sielawie. No, ale na przykład z badań wyszło, że na jeziorze Wigry sielawą odżywiają się szczupaki wielkości 400 cm. Czyli już ale populacja co, szczupaka... powiedzieć, że większe czy mniejsze? Nie, ogólnie na większości jezior na sielawie żeruje duży, gruby szczupak. Gruby, nie? Tak, przeważnie. Ale tak, na jeziorze Wigry jest zaudowodnione, że już 40 taki. Ale ma to związek, że jest dużo sielawy, czy szczupak nie ma innego pokarmu? Może że być to spowodowane tym, że z normalnych żerowisk szczupaka, jakiś tam litoral, sublitoral, jest blisko do jej tarnisk. Aha. I po prostu on wyczuwa, że stołówka na tym się. Rozumiem. To jest taka moja teoria. A czemu tak się dzieje? Bo to tylko wiedzą szczupaki. Teraz płuczemy ikrę. Ikra sielawy na szczęście charakteryzuje się małą kleistością ikry. Związane jest to z jej upodobaniem do składania ikry przy dnie właśnie twardym, piaskowym, żwirowatym, gdzie nie musi ta ikra się teoretycznie do niczego przykleić, nie? Tak, u ryb, tak, przeważnie do roślin. Tak, tak, tak. U wszystkich tam u karpiowatych na przykład jest bardzo silna kleistość, prawda? Ale one się trą właśnie wśród roślinności. Wytłumaczmy, ma to swoje uzasadnienie biologiczne, dlatego że najgorszym, co może stać się dla ikry, to jest upaść na samo dno, prawda? Takich mówię o takich normalnych, przeważnie rybach. Tam nie ma tlenu. Tam zostanie ta ikra szybko zjedzona. Tak. Nie dostanie tlenu takie ziarenko i po prostu natychmiast obumiera. Sielawa natomiast wyciera się właśnie w takich piaszczystych, można by powiedzieć, gdzie dno jest twarde. Tak, i ikra leży wtedy na tym dnie. Górkach by można też powiedzieć, no górki to nie są aż tak za bardzo. Jest to po prostu wypłycenie z bardzo głębokiego jeziora, które posiada głębokość tam kilkudziesięciu metrów na przykład te około 10, tak, 6, tak, czasami może 2, to też jest zależne od specyfiki danego jeziora, prawda? No i dlatego sielawa właśnie ma, ikra sielawy ma bardzo niewiele tego kleju. Ona po prostu opada w warunkach naturalnych na dno i tam sobie dojrzewa, uwaga, aż 4 miesiące? 4-5 miesięcy. 4-5 miesięcy trwa. Jest narażona na zjedzenie. W warunkach naturalnych inkubacja sielawy, ikry sielawy. Niesamowicie długo. Przykład przy szczupaku. Jest to okres, no szczupak ma długie tarło w sensie samego gatunku, tak, bo różnie przestępuje, ale ten już jeden jak złoży, to inkubacja ikry to jest ile? 100 stopni dni? 110 stopni dni, nie? Więc czyli wytłumaczmy to... Przy 10 stopniach temperatury wody 10 dni. 10 dni. A tu mamy aż 4 miesiące. U sumy afrykańskiego 3 czy 2, nie? Tak. I
która teraz pęcznieje. Będzie pęcznieć jeszcze przez najbliższe jakieś 2 godziny do maksymalnej swojej wielkości. No i cały czas się odbywa w zasadzie proces płukania, prawda, tej ikry? No. Podobnie jak u szczupaka. No, jak u wszystkich ryb. No, u niektórych trzeba stosować środki do pozbywania się kleistości. Aha, ja mówię o samym płukaniu, w sensie takich zanieczyszczeń. Tak, tak, tak. Nazwijmy to biologiczno, tam, no nie chcę powiedzieć chemicznych. Mechanicznych. Tak, mechanicznych, dokładnie. Na razie tutaj jakby nie chciałem powiedzieć o tym, o kleistości, w sensie właśnie użycia środków, które pomagają w wylęgarnictwie rozkleić ikrę, jak to ma w przypadku innych gatunków. Naszych rodzimych jesiotrów, sandacza na przykład. Tak, sandacza już trzeba rozklejać. Ta ikra do tych gałązek ma przelegać sandaczowych, prawda? Do tych takich krześnych. Tak. No i wróćmy do tego, do inkubacji. Aż 4-5 miesięcy w warunkach naturalnych ikra sielawy się inkubuje, czyli dojrzewa. I dopiero potem, jest, tak, dopiero potem następuje pierwszy wylęg, żeby to wytłumaczyć jakby dosłownie w najprostszych słowach. Który też jest w sumie skorelowany przez temperaturę wody, że jak się w naturze ta sielawka kluje, to po chwili jest też w jeziorze, robi się stołówka w postaci planktonu. Tak, wszystko, w ogóle cała biologia ryby uzasadniona jest tym, że w ogóle dane gatunki ryb, no jakby wiedziały dokładnie przecież, kiedy mają złożyć ikrę, kiedy ma wylęg być, bo to jest decydujące, gdzie ma ten wylęg być, jak się urodzi, żeby miał po prostu pokarm. W jakim okresie, w jakim miejscu. Dlatego też właśnie trzeba brać pod uwagę, robiąc sztuczne tarło i inkubując na wylęgarni, żeby być pewnym tego, że już w jeziorze, do którego będziemy wypuszczać ten wylęg, był już pokarm. Pokarm. Bo bardzo często była praktyka właśnie wpuszczania, jeszcze lód nie zniknął z jeziora, a wylęgarnia była zasilana z jakiegoś mniejszego jeziorka, rzeczki, która się wcześniej nagrzewała. I się nastąpiło klucie, a w jeziorze docelowym jeszcze był na przykład lód. Czyli wiadomo, że tego planktonu jest bardzo, bardzo mało, nie? I takie no i jak wpuszczony był wylęg, to tak. W zasadzie na stratę. Na stratę, jedynie tak, ewentualnie tak. Pokarm dla jakiegoś tam okonia. No na pewno. Wojnowy, jak zarybiliśmy szczupakiem, możecie zobaczyć na filmie. Na Ratuj Ryby jest cała seria o szczupakach wcześniej. Rybak dzień wcześniej, noc wcześniej pływa z łódką, żeby i świeci sobie latarką, żeby sprawdzić, tak, gdzie jest plankton i tam następnego dnia z samego rana wpuszcza wylęk szczupaka. Wodę. Ja bym się proponował pójść na mostek i przynieść mi całe wiadomo. Dobrze. Trzeba działać szybko. Nie ma czasu, muszę kolejne wiaderko wody przynieść do płukania. No i w warunkach wylęgarniczych wy jako ichtiolodzy, rybacy, nie przyspieszacie tego procesu, prawda, naturalnego, jeżeli chodzi o inkubację ikry. Raczej nie się podgrzewacie. Opóźnia. Raczej się opóźnia. Nawet. Raczej się opóźnia, tak. To właśnie, żeby poczekać. Żeby mieć pewność, że wpuszczony wylęk będzie miał pokarm. Tak, dokładnie. Raczej się opóźnia właśnie schładzając wodę tydzień, dwa na przykład. Jeżeli nie ma się takiej możliwości, no to przetrzymuje się tydzień, dwa podkarmiając samemu w basenie, w jakimś podchowalniku. No bo no nie ma sensu po prostu cały zabieg. Żeby cała praca, miesiące cała praca, pracy. Miesiące pracy, praca rybaków i tak dalej teoretycznie idzie na nic, nie? Jeżeli się taki. W ostatecznym tym momencie wpuszczenia w zasadzie. A wystarczy najgorszy tydzień, nie? Tydzień, wystarczy różnicy, żeby to nie miało sensu na przykład, nie? Czyli tu można jakby skontrolować, nie przyspiesza się,
nie podgrzewacie wody i tak dalej. Cały czas będzie w słojach Weissa, w specjalnych aparatach już opracowanych do podchowu ikry, sobie cyrkulowała i zapłodniona będzie czekała, aż mała ślawka opuści osłonki i wyjdzie na świat. Wiele razy tak płuczesz? No około 30 minut ogólnie. Zawsze ona i tak się zacznie trochę jeszcze zbrylać, ale na słoju jak pochodzi godzinkę, to już będzie ładnie. Nie będzie posiadała tego kleju po prostu, tak? Tak, tak, ona będzie się sobie rozbije, każde tak. Ziarenko cyrkulowało osobno, czyli do każdego ziarenka dostanie się tlen po prostu. Tak, jak są, jeżeli jest sklejone jedno czy dwa, to i tak nadal jeszcze one są w stanie sobie się przebujać, bo nie są zblokowane kompletnie z dostępu, ale jak się robią takie konglomeraty, że jest wiele ziaren sklejonych, no to wiadomo, że to, co jest w środku, na pewno się udusi, zacznie pleśnieć, a pleśniawka przejdzie na towarzyszące i cała taka grudka ziarenek jest do wyrzucenia. A że ciężko jest ze słoja wyłowić takie przez pierwszy okres inkubacji, zapleśniałe elementy, one zarażają zdrową ikrę. Tak. Bo te, do tych strzępek się zaczynają przyczepiać następne i następne. A rozdzielić ikrę martwą od żywej możemy dopiero w momencie zaoczkowania. Czyli jak się pojawia ten pigment w oczkach, wtedy możemy wysolić po prostu. Jak widzimy, że już jest pewna zapłodniona ikra, tak? Tak. Jak już jest zaoczkowana ta ikra, już widać właśnie, tak pomówić, to oczko w ziarenku ikry, no to wtedy jest no bardziej podatna, może można by powiedzieć, ta ikra na jakiekolwiek manipulacje, tak, nie? Tak, tak, można wtedy, nie? Bo tak to na samym początku to jakiekolwiek działanie tutaj nosi ze sobą potężne ryzyko. Aczkolwiek i tak zapłodnienie w warunkach wylęgarniczych i w zasadzie nawet już do wylęgu to pewnie około 80% przeżywalności. O, jak bardzo dobrze pójdzie. Przez ten czas po prostu inkubacji i tak dalej powoduje to, że to, no nie bez powodu to jest tak, tak masowo ta ryba się trze, żeby jej było dużo, prawda? No natura tam, no, gdzie... Prawda, bym cię poprosiła. Już idę po wodę. Full. Czy ta partia wody była dobra? Jakościowo? Tak, jeszcze raz, tak, bardzo. Jakość była piękna. Przezroczysta, mokra, zimna. To idę po nią następnie. No, no. Przejęliśmy do wylęgarni. Wsadziliśmy naszą ikrę do tego słoja. Przez ten otwór. Swój Weissa tłumaczyłem już przy tarle szczupaka, ale jest to dosyć łatwe urządzenie, które tutaj ma dopływ wody. Ichtiolog, rybak, obsługuje zawór, żeby było tak ustawione, żeby ikra cyrkulowała właśnie tak jak na załączonym tutaj obrazku, żeby do każdego ziarenka ikry dostawał się tlen. No i tak będzie przez 4 miesiące, tak? To prawda. Tak. Jaka jest w tej chwili temperatura wody? Jaka jest? 5 stopni. 5 stopni mamy temperaturę wody. Widzę, że tu też jest ikra od siei, tak?
I tu mamy sielawkę, tu mamy sieje, tak? Tak. Tu mamy też sieje. Sieja, sielawa i sielawka. I tu nasza sielawka. Niewiele, bo niewiele, natomiast no, miejmy nadzieję, że będzie jak najlepsza. No ale jestem zaskoczony, że mówicie, że woda na tej głębokości ma prawie 8 stopni. No na tej głębokości w zasadzie dzisiaj się woda mieszała, nie? To można powiedzieć, że nawet na tych dolnych partiach również. Ale tak, 7,6, no. 7,6 stopnia. Mimo tego wymieszania, nie? Bo tak jak jest flauta, to wiadomo, tuż pod powierzchnią jest taka, a trochę tak, niżej jest... Silnego mieszania się, wiadomo, że będzie woda mniej więcej porównana. Tak. Jestem mocno zaskoczony tą temperaturą. Że jeszcze taka wysoka? Tak. Mamy no, grudzień... Warunki się zmieniają i przyroda też się zmienia, więc nie ma co się oszukiwać, że... No chyba będzie trzeba po części napisać nowe podręczniki do książek. Znaczy nowe podręczniki dla ichtiologów, dlatego że tarło teraz się odbywa się o określonym terminie często, a jest bardzo rozwleczone. Nie tylko wśród naszych rodzimych darmitów. No i macie generalnie tutaj dopływ wody, prawda? Z góry woda się wylewa ze słojów do koryta. Potem przechodzi, rozumiem, tutaj do takiego basenu, tak. W którym możecie sobie regulować temperaturę wody. Tak. Jak jest potrzeba, to ją podgrzewacie, jak jest potrzeba, to ją składacie. Tak. Czy jeszcze na tym obiegu jakieś urządzenia, które działają na wodę, są zamontowane, czy nie? Czy na wodę, oprócz zbiorników zbiorczych, które będą później służyły jako zbiorniki dla wylewu. No to jeszcze jest zbiornik, zawsze przed krótkiem mamy taki zbiornik, który zdentralizuje to w zbiorach, które jeżeli po rozpadnięciu się osłonek jego. Tak generalnie nie ma specjalnych wymagań dla wylęgarni, jeżeli chodzi. Oczywiście przydałoby się jeszcze mikrosito, tak jakiś odbiornik, który by łapał osłonki, które przedostają się, no ale my montujemy w ten sposób najprostsze siatki po prostu na końcu, który wyłapuje to osłonki. Rozumiem. Czyli biofilt, czysta woda, no i cały czas regulowanie, tak? Tak, bo na początku... Patrzenie na tą ikrę... Na początku wiadomo, że troszeczkę większy jest przepływ niż optymalny z prostej przyczyny, żeby wypłukać tą ikrę. Mhm. Natomiast później, tak jak w przypadku tej sieji, minimalizujemy przepływ, dla dużej ikra wbrew pozorom jest, mimo swojej odporności, to jest dość delikatne. No tak. I dlatego odpowiedni przepływ musimy zapewnić, tak żeby nie uszkodził się osłonki, a żeby energia mógł się rozwijać w takiej swobodzie. Tu jeszcze mniej więcej pół godziny takiego płukania, później zmniejszymy przepływ, taki akurat, który wymieni, który zapewni wymianę wody, mieszanie się wszystkich komórek jajowych. No a później będziemy czekać 4 miesiące. Codzienna pielęgnacja ikry. Tu zobaczcie, został zmniejszony już przepływ. Zupełnie inaczej ona cyrkuluje, troszeczkę mniej, ale i tak do każdego ziarenka się dostaje tlen. A tutaj teraz piórkiem zostaje troszeczkę jeszcze przemieszana i oderwana ikra, która się, zobaczcie, potrafi przyklejać do ścianek. Jakie są plusy obiegu zamkniętego, a obiegu otwartego? Generalnie plusy obiegu zamkniętego są takie, że możemy utrzymać warunki dokładnie takie, jakie chcemy. Czyli oczyścić wodę, utrzymać stałą temperaturę bez zmiennych przebiegów, o
przepływów. Wszystko w zasadzie pod kontrolą. Natomiast w obiegu otwartym mamy różne niespodzianki. Wystarczy, że popada, jeżeli ktoś pracuje na obiegu otwartym, nie ma odpowiedniej ilości filtracji, no to do tej wody, do tej ikry potrafi się dostać się bardzo drobny pyłek, który skutkuje później umieraniem embrionów. Zakłóca bardzo wymianę tlenową. No i to powoduje duży strat. Czyli wszyscy by chcieli mieć obieg zamknięty? Generalnie tak, podejrzewam. Natomiast to jest kwestia niestety kosztów. Wiadomo, że w obiegu zamkniętym urządzenia, praca urządzeń, czy chłodzących, czy filtrów kosztuje. Niestety, a jeżeli jest to na dużą skalę, powiedzmy, tak jak tutaj widzimy na bardzo mało, bo to jest kilka słoi, ale jeżeli mamy 100 lub więcej słoi, no to już te przepływy, praca pomp i tak dalej kosztuje, no, całkiem znaczne. Tak wygląda. Zapłodniona teraz będzie około 4 miesięcy czekała na klucie. No i codziennie trzeba będzie tutaj kontrolować tą ikrę. Sprawdzać przepływ. Sprawdzać zaoczkowanie. Czyścić z takich, o widzicie tutaj na przykład osłonek obumarłej ikry, która wyżej będzie pływała. I zostawiać w słoju ikrę tylko i wyłącznie zapłodnioną. Tak to wygląda. Może na zdjęciu dowiedzieć. Znaczy inaczej, damy to pokazuje. Wchodzimy teraz do laboratorium. Serba wzrost robiłem, kurwa, i te łuski mieliśmy takie czyste. Praca ichtiologa to nie tylko praca tam nad jeziorem, tylko również tutaj w laboratorium. Radek chciał zobaczyć i się przekonać, w jakim wieku jest poławiana przez nas ryba, i przywiózł łuski do zbadania właśnie wieku pozyskanych tarlaków. A ty powiesz po co? Po co, Radziu? Robimy to, sprawdzamy ich tempo wzrostu, w miarę jaki mają przyrost. Można to prosto stwierdzić, mniej więcej wiedząc po łusce, ile ma lat i znając jej długość. I to jest taka tabela co do sierawy, do innych ryb też, która po prostu pokazuje, jaki przedział od do w danym wieku powinna mieć ryba. I jest tam taki zakres, bo jest tam szybkie tempo wzrostu, wolne tempo wzrostu, można powiedzieć prawie żadne i tak dalej. Robimy to z tego względu, żeby sprawdzić, czy na jednym jeziorze, na którym mamy, ta sielawa jest tak mała ze względu na to, że nie rośnie, czy jest tak mała ze względu na to, że to jest na przykład dopiero jednoroczna ryba, a poprzedni rocznik z jakiegoś względu się nie przyjął. Ale będziemy to wiedzieć. Mniej więcej dojdziemy do tego, co to jest za wiek. Określa się to na łusce, to widać bardzo podobnie jak na drzewie. Plastrze drzewa. Tak, tak. Widać nagle takie rozszerzone, rozszerzone promienie. Okręgi, tak, promienie, po czym takie zwężenie. To jest zwężenie, to jest okres zimy, kiedy ona nie przyrasta. A te rozszerzone takie, to jest okres lata.
intensywnego żerowania. Tak, tak, tak. Czy tutaj zajrzę w okular? Nie uda mi się chyba. O, ty zaglądasz. Jeszcze raz przybliż. No, ja zaraz zrobię tak. O. Zobaczcie. O co chodzi? Jak linie papilarne. Podobno odblokowanie twojego telefonu właśnie jest na łuska sielawy, tak? Na łuska mojego oka. No są ciągle jeszcze te niewyraźne. No to się zagięło w trakcie czyszczenia. Ale pokaż jedną, żeby tak obrazować widzą, jak wygląda w ogóle. No, moment. Znajdę te starsze stałot. O, tutaj widać to fajnie. Widać. Czekaj, złapię ostrość. I zaraz pokażemy. O, mam. O kurde, tutaj było super widać. Bo telefon dzisiaj też odmawia posłuszeństwa. Widzicie? Tak, płyta CD. Mm-hmm. O, tutaj widać super. No, tutaj widać super. Masz pierścienie przerostowe. No. Tutaj tu się widać znacznie lepiej. Proszę bardzo. I tutaj ile ma lat? 3+. 3+. Tak, widać wyraźnie. Raz, dwa, trzy. Momencik, ja sobie jeszcze powiększę i ostro złapię, żeby też widzieć. O, jakby teraz pokazać? Pierwszy, drugi i trzeci tutaj. Jest, nagięcie widać. Widzicie? Raz, dwa, trzy. No to i jedno z ostatnich tareł, tak? Tej rybki, którą tutaj jest łuska zdjęcia. No ostatnia. To jest ta ostatnia. To, która ikra przyjechała w tej chwili, to są tarlaki 3,5-letnie. W większości wypadków tutaj akurat, co... Czyli wychodzi na to według tych krzywych, że na tałtach jeziorze sielawa ma bardzo szybkie tempo wzrostu. Tak. Jeżeli to jest 3+, nie? Bo wczoraj tak właśnie patrzyłem, a średnia długość jest 23,6 z tej próby z tego roku, więc ona się kwalifikuje w bardzo szybkim tempie wzrostu. Ale za to interesuje mnie ta łuska. Ale to Kwiatuś musiałby zrobić zdjęcie, bo na moim coś... Ja spróbuję zrobić może na tym, zobaczymy. Delikatnie. W tym też jest, pierwszy jest tu, a drugi jest kawałek dalej, tutaj. Czyli tu, w tym miejscu. No, ta ryba nie jest zimy. Czy jest zimy? Ona jest z lata. No właśnie dlatego... Bo te małe są z lata. No, te małe są z lata, Dlatego mówię, że nie jest... Zrobili trzy sztuki samce i poszły, wiesz, zostały wyrzucone, tylko mlecz od nich brałem do pierwszego tarła. I nie wiedziałem, że one są, bo byśmy mieli, wiesz, z zimy z tego jeziora, bo te małe są z... No to jest ryba, która jeszcze nie przy... tam bynajmniej tutaj... No ale ona ma, kurde, 12 cm, bo na pewno, wiesz, mając 2 plus... 18, 16... No właśnie, nie? No właśnie. No trzeba więcej prób zrobić, no ja dlatego chcę... Porównać z tą, no to... No nie, no tutaj widać wyraźnie, nie? Raz, dwa, trzy ładnie widać wszystko, natomiast tak. Tu tak samo. Tak. Raz, dwa, trzy, nie? Widać pięknie pierścienie, więc jest jakiś ten problem. No tylko wyczyścić to zobaczymy. No czy wiesz, ja dla siebie nie muszę mieć... Nie, ja następne łuski to ja zrobię od razu, wiesz, w kopercie, żeby wyschły, pobrać, przycały, wiesz, jak są świeże, nie? Tu masz ten lepszy widok. Ona w ciemniejszym była pod mikroskopem robiona. Raz i dwa. No tak. Widać raz i dwa tutaj, w tym miejscu, tak? To już gorzej będzie widać. A, bo tu na dole przejście. Raz. Dwa. To jest ryba z lata.
Mm-hmm. Tak samo, tak. Dać jeden i drugi pierścień w dwóch miejscach. No bo jakby była teraz, to by było rozciągnięte ten drugi więc rok, nie? Dwa, że więcej by było pierścieni samych, no. No tak, najintensywniej przyrasta w lato, nie? Przecież. Dobra. No to mniej więcej wszystko wiemy. Tych prób to ja na pewno kwiatuś do siebie przyjadę i ja pobiorę sobie więcej, jak się ten taki szał skończy. Dobra. A jak sobie będziesz potrzebował? Muszę. Jeszcze sondacze będę teraz schodzą. No zjazd i zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo ja sondacze będę miał na co? Na przyszły rok. Mało tych tarłaków, więc będę może. O, to nie ma problemu. Nie, ja mam selektów 150, ale. No właśnie. Selektów samych. One w przyszłym roku dadzą, no to będzie ich pierwsze tarło. No to. Okay. Tam, żeby nawet nie biało, nie było powieków i tak dalej. To... Generalnie na tej wadze ważymy na przykład do prób żywnościowych, tak? Czyli masz na przykład indeks wątroby. Co ty gadasz? Ja to nawet przesadkę mózgową na tym ważyłem, tak, ale... i ten, i analogii, nie? Tak, natomiast kwestia tego, jak masz próby żywieniowe, żeby określić jakiś stan, bo ma wątroba na przykład. Jeżeli się wmieści w zakresie około dwóch... U wylęgu. U narybków, ale go ciężko by było, ale u narybku tak. No, no u narybku oczywiście, że tak. Nie? U narybku się tak. Śmieję z tym. I, no ty się śmiej, no kurczę, podczas żywienia, no to najmniejszą rybę to ważyły niecały gram. I sobie porównaj, jaka taka wątroba, wiesz, waży 0,000 coś tam. Także no, powiem ci, że na tym, na... I to się ten tnie się ten tłuczonym szkłem, nie? Jakoś i tak dalej, już te takie precyzyjne. To, poczekajcie trochę, wytłumaczmy widzom. Te takie precyzyjne preparaty specjalnie tłuczonym jakimś bitym szkłem, nie? Tak, ale no nie robimy preparatów jako takich z wątroby, tylko samą wątrobę badamy, bo to nie chodzi o oczywiście preparaty. Można by wykonać, jaki jest stan wątroby, stan hepatocytów, czy tam nie ma zmian patologicznych. Natomiast chodzi o, tak jak u ludzi ocenia się mniej więcej wątroby i wielkość, masę, teraz jak śmieje się, śmieje, masę i jeżeli mieści się w przedziale, tak powiedzmy 1,2 do 2, to znaczy, że żywienie jest ok. W pozostałych przypadkach, no niestety, wątroba... No tak, w każdym żywieniu nie się sprawdza to, czy to u psów, czy u kotów, wszystkie tak. Pasze pod tym względem są badane, nie? Wątroby. No właśnie, więc to zależy też od tempa wzrostu i dodatkowo jakich suplementów się stosuje, ponieważ niektóre pasze, jeżeli stosujemy z dużą zawartością na przykład tłuszczu, u niektórych ryb, zwłaszcza wymaganych, no to niestety ma swoje odbicie wątroby. Nie, no tak, często się spotyka właśnie, nie? Że wątroby są rozwalone, trzeba uważać tak dalej, nie? Poczekajcie, zapytam w ten sposób, żeby widzą też wytłumaczyć. Na pewno wielu z nich pierwszy raz widzi nie tylko jezioro i sieci, no i czasami wylęgarnie, ale także właśnie nazwijmy to laboratorium. Po co ichtiologowi laboratorium? Ciężkie pytanie, no, to jest bardzo... No żeby nie tylko odławiać ryby. Znaczy, ja rozumiem, ja nie chcę odpowiedzieć dla siebie, tylko dla właśnie widzów. Na tym właśnie ten, polega praca ichtiologów rybaków. Znaczy przede wszystkim wszyscy mylą to z rybołówstwem, co jest zupełnie innym zajęciem, ponieważ rybołówstwo było pozyskiwaniem ryb. Rybactwo to tak naprawdę nowoczesna nazwa to jest akwakultura. Czyli związane z tym wszystko, tak? Wszystko. My musimy badać, mierzyć, wiedzieć co tej rybie podać, w jakim terminie. Musimy znać ilość, chociażby jak przed chwilą rozmawialiśmy, jak ona się rozwija, do tego są nowoczesne narzędzia, jak embrion się rozwija chociażby, czy prawidłowy postęp podziałów komórkowych na początku, możemy wtedy dokładnie określić, tak? W tym kierunku chcemy zmierzać. Podobnie jest przy jesiotrach, przy siei, sielawie, czy innych gatunkach. Wychwycicie natychmiast tempo wzrostu, wychwycicie, czy ryba zdrowo, nazwijmy to, dorasta. No, tempo wzrostu potrafi nam coś stwierdzić, ale... na przykład, nie wiedząc. Wychwycicie, no oczywiście choroby, czy no tak. Zalążku, że tak się wyrażę. Reagować, planować inaczej i tak dalej. Będąc robiąc różne dziwne badania. Dla normalnego człowieka, nie? Nie wiem, czy dziwne, bo... Nie, no dla nas nie to dziwne. Że nauka i wykorzystanie teraz narzędzi tak naprawdę jest w każdej dziedzinie. Nie tylko medycynie ludzkiej, ale także, nie wiem, czy wiecie,
na przykład lekarze się szkolą, lekarze szkolą weterynarze, na przykład jeżeli chodzi o urzędzie na narzędzie USG, chociażby, bo szkolenia na ludzi najbliżej z takim topograficznie zwierzęciem będzie świnia, więc lekarze pokazują, weterynarii pokazują często lekarzom, jak się tym posługiwać. U nas również się posługuje takimi metodami jak USG czy rentgen, żeby zbadać, co ma ryba w środku, zwłaszcza jeżeli mamy jesiotry, które ważą 60-70 kg. Jesteśmy w stanie ocenić jakby dojrzałość ikry w środku, tak? Po wielkości ziaren, czy też zmian morfologicznych wewnątrz ryby, jeżeli są podczas... No i Rosjanin jest taki, nie? Powiem, jak była międzynarodowa konferencja jesiotrowa, jak określał stopnie dojrzałości, tak? Po USG patrząc, nie? Gdzie dla wszystkich ten obraz był taki sam, sam, nie? No, ale to, jest ale generalnie... to trzeba tony przebadać, a dwa, żeby mieć taką praktykę, nie? Po prostu, nie? Ale... Tak, no dwa, że sprzęt. No, niestety, ten sprzęt nie kosztuje 5 zł. No nie, nie. Tak wygląda, widzicie, różnica między rybactwem, fajnie, że to też padło, a rybołówstwem, dokładnie. Chodzi o jakość ikry i zabezpieczenie populacji, taki rozwój funkcyjny populacji, który zabezpiecza jakby części na miejscu pozostające, że jest ta możliwość, a jeżeli są odpowiednie warunki, to część spływa po prostu. Mm-hmm. Tak samo w Stanach robiono badania, tak samo u nas wygląda. Jak wikingowie idą, wiesz. Tak, część populacji zostaje, a część w razie W... Zdobywa. Dobra. Rozmawialiśmy o populacji. Pierwszy i przeszedł. A coż tutaj? Jeszcze masz ogólnie czelność sapnąć do mnie? Dziki. Starsza rasa psów, tak? Dzikie jest piękne. Albo i nie. Twoja decyzja ma dzikie znaczenie.